Panowie, Sławomir Szmal, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Sławek, to były godne dwa mecze. Tak, dawno nie widziałem tak wyrównanego finału. Ostatnie sekundy, w ostatnich sekundach pada bramka. Na nieszczęście dla Kielc, a naprawdę to było ładne widowisko. Wydaje mi się, że piękna promocja naszej dyscypliny. Ja wiem, że jesteś bardzo mocno związany ze środowiskiem kieleckim. Towarzyszy ci dzisiaj smutek, czy raczej jesteś bardziej w tym obozie, który uważa, że fajnie, że się coś zadziało w Orlen Superlidze kobiet? Przepraszam, mężczyzn. Wiesz co, naturalne jest w sporcie, że kiedyś jakaś droga się kończy. W tym momencie 12 tytułów mistrza Polski, po 12 latach Kielce tracą tytuł. Na pewno jest jakiś smutek. Ale trzeba przyznać, że Płock był dzisiaj lepszą drużyną. W przeciągu całego meczu wytrzymywali presję, jaką mieli i z publiczności, i to, co było na boisku. Świetny mecz Andreasa Wolfa, bo on właściwie dawał ten wiatr dla zespołu z Kielc. Okazało się, że o tą jedną bramkę za mało. To jeszcze chciałabym cię zapytać, Sławek, o ten przepis, o Polakach. To rzeczywiście dzisiaj wielokrotnie podkreślali komentatorzy, że talent Duszczebajew musiał naprawdę kombinować, musiał główkować, żeby w każdym momencie na boisku było dwóch Polaków. To trochę komplikuje sytuację, i to nie tylko Kielczanom, ale również Orlen, Wiśle, Płock. Czy wy będziecie coś zmieniać? Zresztą ten temat na pewno trzeba porozmawiać z klubami, bo mi zależy na tym, żeby przede wszystkim grali polscy zawodnicy, grali również młodzi zawodnicy. Był pomysł przed 2 laty, żeby wprowadzić młodzieżowca do zespołu Superligi. To jest kwestia do zastanowienia, dogadania się. Wydaje mi się, że większość klubów z tym przepisem dwóch Polaków nie ma problemu. Faktycznie on występuje w zespole Płocka i Kielc. Jak widzę, trenerzy sobie dawali radę. Oczywiście dla Kielc był to problem z racji tego, że odpadł Szymon Syczko i Michał Olejniczak. Dwóch podstawowych zawodników, którzy grali w Lidze Mistrzów w tym zespole. Trener musiał uzupełnić to skrzydłowymi. Ale trzeba powiedzieć, że Wiaderny w dzisiejszym meczu był dobrym zawodnikiem na plus, więc... Spodziewałeś się, że ta walka o złoto skończy się w dwóch meczach? Nie, nie spodziewałem się. Myślałem, że będą 3 mecze. Powiem ci, masa emocji. Ja jestem cały mokry. Ja też, ja też. Nawet do wywiadu stanęłam bez marynarki. Ale to pokazuje, jaka jest piękna piłka ręczna. To prawda, jest to bardzo piękna dyscyplina i jeszcze przez wiele lat będzie na antenach Polsat Sport. Sławek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję.